Witam serdecznie, tutaj Shadow R i zapraszam na kolejny odcinek w grze Farming Simulator, tym razem oczywiście 19, zapraszam oczywiście na mapę PW Conti. Jestem tutaj na polu 55, to jest dość spore pole mieszczące się tutaj w centralnej części mapy. Na tym polu w poprzednim odcineczku rozpocząłem siew bawełny. Jak widzicie, Deutsch już praktycznie skończył siew tej bawełny na tym polu, ale niestety wykorzystanie pracownika nie do końca działa tutaj oczywiście poprawnie, co widać tutaj na polu, że jest sporo pozostawianych końcówek tak naprawdę, więc dzisiejszy odcinek zaczniemy tak naprawdę od dokończenia poprawienia tego wszystkiego, co tak naprawdę nie do końca jeszcze zrobił tutaj pracownik. Myślę, że nie tylko ta końcówka jest do poprawienia, ale pewnie również na przeciwległej stronie tego pola jest oczywiście do poprawienia na całej pewnie długości pola siew bawełny. Co dzisiaj? Dzisiaj tak naprawdę zaplanowałem zrobienie czegoś, czego tak naprawdę niewiele osób robi na swoich farmach. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mamy też sporo różnego rodzaju kontraktów, nie tylko na orkę, sianie, na zbieranie i tak dalej, ale są też kontrakty transportowe. Bardzo rzadko oczywiście z tych kontraktów korzystamy i ja tak naprawdę chciałbym dzisiaj kawałeczek odcinka właśnie poświęcić realizacji kontraktów na tej mapie. Mamy oczywiście tutaj parę kontraktów transportowych, udało mi się oczywiście jeden kontrakt przyjąć i myślę, że jak już uda mi się tutaj poprawić wszystko związane z tą mapą, to zajmiemy się oczywiście realizacją kontraktów. Oczywiście nagrywam ten odcinek nie pierwszy raz, bo już mniej więcej wiem, na czym polega problem z realizacją kontraktów. No, nie wszystkimi maszynami transportowymi, przyczepami udaje się oczywiście zrealizować te kontrakty. Próbowałem oczywiście zrealizować na tej mapie kontrakt Fordem, którego oczywiście używam na wschodniej części mapy do transportu wełny do magazynów z owczarni. No i okazało się, że mam spory problem, jeżeli chodzi o zrealizowanie kontraktów transportowych na tej mapie. No ale nie byłbym sobą, gdybym oczywiście nie postał, nie pokombinował, nie pogłówkował i nie znalazł oczywiście tutaj rozwiązania tego oczywiście problemu. No i ten problem oczywiście znalazłem znaczy rozwiązanie tego problemu i dzisiaj oczywiście zrealizujemy ten jeden kontrakt transportowy. Rzadko jest oczywiście tego rodzaju rzeczy są pokazywane na kanałach, nikt tak naprawdę nie korzysta. Powiem wam szczerze, robię to pierwszy raz, ja wcześniej, a gram farminga naprawdę sporo czasu i nigdy też nie korzystałem z tego rodzaju właśnie realizacji kontraktów. Jak widzicie, po tej stronie jest dużo więcej niedokończonego siania bawełny. No, taki jest oczywiście tutaj problem na tej mapie, musicie oczywiście na to zwrócić uwagę. Ja zawsze dokańczam końcówki, bo jednak powiem wam szczerze, pracownicy tutaj mają spore problemy, jeżeli chodzi o właśnie realizowanie tutaj swoich założonych prac. Dobra, udało mi się oczywiście tutaj i dokończyłem ten siew bawełny. Myślę, że nie będę już tutaj korzystał tak naprawdę z Deutscha, ponieważ myślę, że bawełna, chyba mi wystarczy tej bawełny tak naprawdę. Nie wydaje mi się, żebym musiał jeszcze kolejne tutaj pole obsiewać bawełną. Został mi tak naprawdę jeszcze hemp do obsiania, więc myślę, że raczej skupimy się jeszcze na tej uprawie. Niestety nie mam jeszcze odpowiedniej temperatury na polu, więc nie mogę go jeszcze obsiewać. Tak to wygląda.
Oczywiście przy okazji jakby realizowania tutaj właśnie kontraktów transportowych trzeba zwrócić też uwagę, że jest to też bardzo specyficzna mapa. Mapa jest po prostu podzielona na takie sektory, trochę większe kontynenty. Ja to oczywiście nazywam wschodnią, zachodnią, centralną częścią, północną i południową. Oczywiście to wszystko jest tak naprawdę przedzielone wodą, ewentualnie jakąś rzeką, jakimś kanałem, jakimś morzem. No tak to niestety oczywiście wygląda. Dlatego też do realizacji tego kontraktu użyję jeszcze barki, no bo niestety jestem oczywiście na początku swojej przygody z tą mapą i nie mam oczywiście wybudowanych mostów. Trzeba te mosty oczywiście wybudować i potrzebne są tutaj oczywiście... Poczekaj, ja może wyłączę ten ciągnik, bo on tutaj za bardzo terkocze. I jak widzicie, ku końcowi zbliża się jeden z dwóch najważniejszych oczywiście budynków. Zostało oczywiście 94% do ukończenia tej budowy. Niestety to wygląda w ten sposób, że mapa charakteryzuje się nie tylko tym, że musicie oczywiście kupić teren pod jakikolwiek budynek produkcyjny, ale też potrzebujecie oczywiście pieniędzy, żeby oczywiście ten budynek postawić, no ale ten budynek trzeba też wybudować. No tak to niestety wygląda na tej mapie, jest to oczywiście troszeczkę bardziej złożone. I cementownia jest jednym z ważniejszych tutaj budynków. Jest to pewnego rodzaju łańcuch produkcyjny i trzeba też odpowiednie surowce zgromadzić, żeby móc oczywiście rozpocząć tutaj budowę. I jak widzicie, dwie cementownie prawie stoją. Oczywiście to trzeba, jak widzicie tutaj, przechodzę właśnie przez listę surowców, które są potrzebne do dostarczenia, żeby oczywiście uruchomić tą produkcję. I bardzo ważna rzecz, drugi budynek, najważniejszy oczywiście na tej mapie, mam nadzieję, że uda mi się w miarę szybko tutaj znaleźć się na tym placu budowy, to jest właśnie produkcja stali, stalownia, huta, no, każdy może to nazwać sobie w dowolny oczywiście sposób. Jak widzicie, żeby oczywiście wybudować tutaj właśnie stalownię, potrzebujemy trzech ostatnich surowców, których nie mam. Jak widzicie, jest to cement, są to bloki i jest to bruk. No, te trzy elementy mogę produkować tak naprawdę w tej cementowni, jednej jak i drugiej, jak oczywiście one powstaną. Oczywiście jak one powstaną, trzeba do tej cementowni dostarczyć odpowiednie surowce. Te surowce oczywiście dostarcza się mniej więcej w tym miejscu. Dokładnie tak. Tak mniej więcej wygląda tutaj lista surowców, która jest potrzebna do tego, żeby uruchomić produkcję właśnie w cementowni. No, jak widzicie, bardzo złożona mapa, wymagająca naprawdę nie tylko umiejętności zarządzania, bo ja tak w większości za każdym razem oczywiście powtarzam, że jest to oczywiście menedżer. To jest oczywiście gra farmerska. Tu mamy oczywiście pola do obrobienia i tak dalej, ale no musimy też tutaj zarządzać całym swoim gospodarstwem, budować to wszystko. No i mamy oczywiście, jak to na tej mapie, sporo różnego rodzaju przepraw drogowych. Jak widzicie, to jest centralna część mapy ze sporą oczywiście ilością tutaj pól. Jak widzicie, połączona ona jest z pozostałymi terenami tak naprawdę z mostami, które tutaj przeciągają się przez różnego rodzaju kanały, rzeki, zatoczki. Te wszystkie drogi, te wszystkie mosty trzeba niestety wybudować. No, jak się ich nie wybuduje, to zostaje nam tylko jedna, jedyna możliwość. Jest to oczywiście poruszanie się przy pomocy barek. Ja oczywiście do realizacji swojego kontraktu wykorzystam właśnie barki, jedną dokładnie barkę, żeby móc oczywiście przewieźć tutaj surowce z jednego punktu do oczywiście następnego. Tak to niestety wygląda na obecną chwilkę. Niestety nie da się tego w żaden sposób obejść, przejść, po prostu, no takie są zasady oczywiście tej gry.
I trzeba niestety do tego w ten sposób właśnie podejść. Dobrze. Dojechaliśmy, oczywiście mamy obsiane pole numer 55, tak jak mówiłem. Ja oczywiście to pole sprzedaję, bo nie chcę być jeszcze na razie właścicielem takiej ilości pól. I śmigam teraz tak naprawdę tutaj, o, do mojego Kenworthika, który stoi tutaj przy sadach. Oczywiście tutaj dostarczałem tak naprawdę, palety do sadów. Będę musiał oczywiście za jakiś czas dostarczyć kolejne palety. I ruszamy oczywiście tutaj do zakładu. W sumie mógłbym na początku oczywiście to pokazać. Mamy oczywiście tutaj listę kontraktów. Jak widzicie, nie mam żadnych kontraktów związanych z pracami na polu, ale mamy kontrakty oczywiście transportowe. No i może zaczniemy tutaj od kontraktu Heinza. Proszę, wybierzemy, przyjmujemy oczywiście ten kontrakt i przejdziemy oczywiście na mapę. Fabryka Heinza, czyli tak zwanego majonezu, ketchupu i tak dalej, znajduje się na zachodniej części mapy. Jak widzicie, w momencie przyjęcia kontraktu pojawia nam się znacznik na mapie, przepraszam najmocniej, gdzie ten kontrakt oczywiście ma swój początek. Z tego miejsca musimy oczywiście odebrać surowce i je dostarczyć. Dostarczamy oczywiście tutaj, gdzie mieści się ta czerwona kropka. Oczywiście mamy oczywiście opis, skąd zabieramy, dokąd dostarczamy i jaką mamy oczywiście tutaj wartość realizacji tego kontraktu. Fajna rzecz, bo możemy oczywiście zobaczyć, do jakiego, gdzie mamy oczywiście dostarczyć tutaj te surowce. Niestety nie mam tutaj gotowego połączenia drogowego. Byłoby dużo łatwiej, bo wjechalibyśmy oczywiście na autostradę, która okala tak naprawdę tutaj całą tą mapę i moglibyśmy oczywiście bez użycia barek zrealizować ten kontrakt. Niestety, ale nie będę mógł tego w ten sposób zrobić, więc muszę wykorzystać oczywiście barki. Wsiądę tutaj do jednej barki, dlatego że ta barka będzie mi troszkę tu przeszkadzać. Oczywiście tą barką odjedziemy sobie tutaj do centralnej części mapy, ponieważ potrzebuję tutaj sporej ilości miejsca do tego, żeby przypłynęła tu oczywiście kolejna barka. Oczywiście zapomniałem o jednej rzeczy, że muszę tą oczywiście barkę przestawić, no ale myślę, że powinienem sobie tutaj z tym poradzić. Myślę, że już naprawdę jest niedaleko. Pamiętajcie też o tym, że te barki są jak pociągi. One nie zatrzymują się w, jakby to powiedzieć, w miejscu. Jak tylko wciśniecie hamulec, one potrzebują oczywiście czasu do tego, żeby się zatrzymać. Więc warto oczywiście przed końcem tak naprawdę celu, do którego płyniecie, jednak przyhamować. Przyhamować i tak naprawdę, żeby oczywiście wszystko, co macie, nie wylądowało gdzieś tam w morzu, w rzece, bo ja oczywiście, widzicie, nie używam tutaj takiego czegoś. To oczywiście powoduje, że te przedmioty, które są na tej barce, mają małe szanse, żeby się oczywiście znalazły w wodzie, no bo później jest zawsze problem z tym, żeby to oczywiście znalazło się tam, gdzie powinno. Trzeba oczywiście resetować te urządzenia i jest tym oczywiście spory problem. Ruszamy oczywiście do fabryki Heinza i tam oczywiście zaczniemy sobie tutaj realizację oczywiście kontraktu transportowego. Oczywiście, powiem Wam szczerze, próbowałem dwa razy zrealizować ten kontrakt. No i problem polega na tym, że tak jak mówiłem, próbowałem tutaj użyć niestety
innego pojazdu i jakiegoś niewiadomego powodu nie mogłem zrealizować tego kontraktu. Nie mogłem zabrać spod tej fabryki niestety produktów, które były przeznaczone na właśnie na stację Shell na południowej części mapy, więc tak sobie pomyślałem, że może wykorzystam właśnie tego Kenworda. To jest oczywiście, Kenworth ciąga ze sobą niskopodwozie, które jest oczywiście dedykowane do tej mapy. W momencie, kiedy ściągacie tą mapę, macie też tutaj plik modów i również jest to niskopodwozie. I jak to niskopodwozie, oczywiście przyczepą samozawodowczą, jest tylko kwestia wyboru, co chcecie oczywiście tutaj załadować. Powolutku zbliżamy się do fabryki Heinza. Bardzo proszę, tak mniej więcej wygląda fabryka Heinza. Gołe mury, nie ma nic. No niestety, no to jest jedynie miejsce, w którym oczywiście tą fabrykę można oczywiście dopiero wybudować. No tak to niestety wygląda. Potrzebujemy oczywiście kupić teren, potrzebujemy oczywiście dostarczyć surowce i poczekać, jak ta fabryka stanie, ale kontrakty możemy oczywiście realizować. Dobrze, podjeżdżamy oczywiście tutaj tą przyczepką. Jak widzicie, mamy do zabrania 5 palet majonezu. 5 palet majonezu i niestety no, nie możemy tego załadować. Więc oczywiście wchodzimy do menu tej przyczepy. Wchodzimy do menu tej przyczepy i jak widzicie literka Z jest to oczywiście druga od końca linijka w menu sterowania. Mamy do zabrania w tym momencie cargo palety. No to nie są oczywiście cargo palety, więc szukamy tutaj odpowiedniego komendy do zabrania. Jak widzicie mamy tutaj bele. Mamy bele. Bele bawełny, palety z misji. Dokładnie to o to właśnie chodziło. Szukałem i w końcu oczywiście znalazłem. Mamy do zabrania palety z misji. Dobrze, uruchamiamy oczywiście tutaj nasz Kenworda, wciskamy literkę U, czyli włączamy pracę i jak widzicie palety zostały zabrane. Palety zostały zabrane, więc śmigamy sobie tutaj do tak naprawdę do stacji Shella, która mieści się oczywiście w południowej części mapy, więc będziemy oczywiście korzystać tutaj z barki, która jest przycumowana na zachodniej części mapy. Mam nadzieję, bo jeszcze oczywiście nie realizowałem tutaj kontraktu, mówię wam, jest to oczywiście pierwszy raz. Oczywiście napotkałem problem związany właśnie z załadunkiem. Rozwiązałem ten problem i liczę na to, że uda mi się ten odcineczek dzisiaj skończyć i zrealizuję ten kontrakt, bo mam taką oczywiście nadzieję, że tak oczywiście będzie. Powolutku dojeżdżamy sobie tutaj do tej mojej przystani. Już jestem całkiem niedaleko. Śmigniemy sobie oczywiście tutaj na barkę i ruszymy tak naprawdę w stronę właśnie tego doku, który widzieliście troszeczkę wcześniej i rozłożymy oczywiście tutaj i będziemy już mogli oczywiście dopłynąć. Jak widzicie, to jest właśnie most, który łączy zachodnią część mapy właśnie z tutaj centralną częścią. Niestety, jak widzicie, nie da się przez niego przejechać. On rzeczywiście fizycznie jest, ale niestety my nie będziemy mogli oczywiście przez niego przejechać. Dobra, wsiadam oczywiście do tej bareczki. Czeka nas troszeczkę podróży, bo jest to oczywiście kawałeczek drogi. Myślę, że to jest też dobry moment. O właśnie, muszę jeszcze zrobić sobie X na wszelki wypadek, żeby nie było, że gdzieś mi wyleci, wypadnie i tak dalej ten mój ładuneczek. I śmigamy oczywiście tutaj, no właśnie, do tej właściwej przystani. Dobra.
płyniemy sobie. Oczywiście chciałbym pozdrowić dwie osoby, Bananka i Stanisława Podwojskiego. Oczywiście bardzo, bardzo wam, panowie, dziękuję za to, że odwiedzacie mój kanał, za wszystkie dobre słowa, za lajki, za komentarze. Wielkie, wielkie, wielkie dzięki za wszystko, co zrobiliście dla kanału pana Shadow Air. Również też chciałbym i wam podziękować za wszystko, co zrobiliście dla kanału pana Shadow Air, za wszystkie wasze komentarze, za łapeczki. Wielkie, wielkie dzięki. Oczywiście zapraszam do subskrypcji osoby, które jeszcze się nie zdecydowały, i zapraszam na wszystkie moje serie, nie tylko tutaj na grze Farming Simulator 19 na mapę PW Conti, ale też na Farming 22, na Cywilizację 6, czy na grę Humankind. Serdecznie oczywiście zapraszam. Przypominam, że filmy nagrywam w formacie 4K i ustawiajcie oczywiście YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania. Zapraszam też na link, który jest oczywiście pod każdym filmikiem, który przekieruje was na oficjalną stronę, gdzie oczywiście można wesprzeć dzieciaki. Za to oczywiście wsparcie bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam, że w tym tygodniu proszę tutaj o wsparcie dla Igora. Igorek oczywiście zbiera tutaj na operację oczu. I oczywiście wielkie, wielkie dzięki za wszystko, co jesteście w stanie zrobić dla Igora. Oczywiście dziękuję wszystkim tym, którzy oczywiście zdecydowali się pomóc. I oczywiście w moim skromnym imieniu wielkie, wielkie dzięki pana Shadow Air za wszystko, co zrobiliście dla dzieciaków. No już prawie niedaleko, przejechaliśmy taki, powiem wam szczerze, wąski kanał, jest tutaj dość szeroko, jak widzicie mamy tutaj po prawej stronie rafinerię, bardzo spora rafineria, jeszcze tak naprawdę nieuruchomiona, musimy oczywiście najpierw tutaj poodkrywać tak naprawdę źródła ropy naftowej, musimy również tutaj też wybudować odpowiednie urządzenia w fabrykach, które tą ropę naftową będą wydobywały. No jak widzicie, jest to naprawdę bardzo, bardzo złożona mapa. Spędziłem na niej, myślę, że z dobre 1000 godzin i tak naprawdę nawet połowy nie przekroczyłem tego, co tak naprawdę można na tej mapie zrobić, a naprawdę sporo, sporo można zrobić. Jest to też chyba jedna z największych map na Farmingu 19, no jest naprawdę sporą mapą. Można oczywiście wybrać sobie styl pracy, styl gry, możecie tylko uprawiać i tak dalej, ale z czasem i tak dojdziecie do wniosku, że jednak mapa ma w sobie tyle możliwości, że warto oczywiście powolutku zacząć odkrywać to wszystko, co ta mapa w sobie tutaj ukrywa, co daje tutaj wszystkim graczom. Jest to bardzo fajna mapa do gry z przyjaciółmi, serdecznie oczywiście polecam do takich wspólnych rozgrywek. Finalna jest to oczywiście mapa. Tu już autor poinformował, że nie będzie żadnych zmian, więc możecie oczywiście stawiać kilka gospodarstw. Tu jest też taka możliwość. Mamy tu chyba 6 czy 5 gospodarstw, które można sobie po prostu zaadaptować i spokojnie sobie tutaj przeprowadzać rozgryweczki. Mówię, no fajna mapa do tego, żeby tutaj wspólnie sobie grać ze znajomymi. Zapraszam też wszystkich do komentowania filmików, zapraszam też do komentarzy kanału. Serdecznie oczywiście za to bardzo, bardzo dziękuję. Powolutku oczywiście zbliżamy się tutaj do miejsca. Jak widzicie po menu, już prawie niedaleko jesteśmy, oczywiście pola 81. Jak widzicie, kolejny niedokończony most. Ja myślę, że dopiero zacznę te mosty budować w momencie, jak już postawię tutaj stalownię i będę mógł oczywiście produkować stal. Wtedy będę oczywiście mógł te wszystkie przeprawy drogowe budować. Do tej pory niestety nie będę mógł nic zrobić. Tak to niestety wygląda i mogę tu korzystać tylko właśnie z właśnie tych barek, żeby móc sobie oczywiście przemieszczać się z jednego miejsca na drugie. Tak naprawdę na każdym kontynencie, na każdej części tej mapy są pola, więc no jest naprawdę sporo, sporo pracy. Oczywiście ja mam takie trochę założenie, że praktycznie na każdym kontynencie
na każdej głównym kontynencie tej mapy mam postawione gospodarstwo z odrębnymi maszynami, żeby tu oczywiście za bardzo nie jeździć, nie kombinować, bo jednak szkoda też paliwa, szkoda też czasu, to trochę też zajmuje naprawdę sporą ilość czasu przejechanie z jednego miejsca na drugie. Powolutku oczywiście zbliżamy się tutaj do miejsca, w którym będę oczywiście zatrzymywał się i będę mógł wypuścić Kenworda. Pojedziemy sobie tutaj do stacji Shella i zobaczymy, jak wygląda kwestia realizacji kontraktu. Odcinek jest dzisiaj taki troszkę techniczny. Chciałem Wam też pokazać kolejny jakby walor tej mapy. Jest naprawdę fantastyczna i polecam oczywiście osobom, które jeszcze tutaj grają w Farminga 19, bo oczywiście jest to mapa, która mieści się na Farmingu 19. Szkoda, że jej nie ma na Farmingu 22. Liczę na to, że może, a może, może okaże się, że oczywiście ona się pojawi. Dobra, cofamy. Musimy się troszkę wycofać. Mam nadzieję, że mi się uda to w miarę dobrze zrobić. No, prawie, prawie dobrze to zrobiłem. Prawie, prawie. Muszę tu jeszcze troszkę wycofać. Do przodu, panie, do przodu, do przodu. Trzeba w odpowiedni sposób oczywiście tutaj dobić do tego brzegu. No, tymi barkami steruje się różnie, ale może już teraz będzie dobrze. O, jest ok. Dobra. O nie, no nie, jeszcze jednej rzeczy oczywiście nie zrobiłem. Oczywiście nie usunąłem barierek. To ruszamy oczywiście tutaj na stację Shella. Włączymy sobie jeszcze minimapę. I jak widzicie, tutaj również są budynki produkcyjne. Praktycznie na każdej części tej mapy są budynki produkcyjne. One są ogromnie rozrzucone. Jest mnóstwo oczywiście kopalni. Są też kopalnie, które trzeba niestety surowce wydobywać. Mamy też pustynię, z której się oczywiście, żeby odkryć złoża ropy, trzeba setki tysięcy ton tak naprawdę piasku zgarnąć, więc no sporo, sporo możliwości, sporo miejsca też do tego, aby tutaj właśnie myślę, czy tędy przejedziemy na tą stację. Wydaje mi się, że od drugiej strony będzie chyba dużo, dużo łatwiej. Nie wiem, czy nie popełniłem błędu. Oj, chyba tak. Oj, chyba tak, bo powinienem. Dobrze. Pojedziemy na skróty. A co tam? Jest, przedarliśmy się. No to teraz będziemy mogli gdzieś tutaj. Dostarczyć, tylko w którym miejscu oczywiście jest ten rozładunek. Oj, chyba wydaje mi się, że to jest w tym miejscu. Zaraz zobaczymy. Dobrze. Literka U, mamy oczywiście gdzieś B, wskaźnik. Zobaczymy, czy w tym miejscu możemy oczywiście kontrakt. Spedycja, jak widzicie, udana. Powinniśmy coś zarobić. Odbieramy, mamy, i jak widzicie, kontrakt transportowy został zrealizowany. Przytuliliśmy 43 tysiące złotych. Całkiem, całkiem za kawałeczek drogi przejechania udało nam się oczywiście sporo tutaj zarobić. Tak mniej więcej wyglądają tutaj oczywiście kontrakty transportowe. Bardzo Wam oczywiście dziękuję za dzisiejszy odcinek i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki Pana Shadow R. Życzę Wam wszystkim oczywiście dużo zdrówka, bo uważam, że zdrówko oczywiście jest najważniejsze. I co? Trzymajcie się ciepło. Żegna Was oczywiście Pan Shadow R. Cześć!